Drugie życie Battlefielda 5 z gry z 2018 roku. 100 tysięcy graczy na Steamie i cheaterzy. Niestety cheaterzy, moi drodzy. No byłoby tak pięknie, gdyby tego gówna tam nie było. Mimo to grałem, zagrałem, jakoś wytrzymałem. Pierwsza mapka akurat w sumie nie wydaje mi się, że tam ktoś cheatował, albo przynajmniej nie zabiło mnie za każdym razem z rogu. Niestety na drugiej mapce już praktycznie trafiałem cały czas na Kenji'ego, którego widzieliście sekundę temu na ekranie. No i niestety pokazał, co potrafi. Walił przez smoki, przez wszystko. No cóż, takie życie. Ale dobra, mam dla was trochę gameplayu fajnego, fajnych akcji, kilka wybuchów, mordę, zginięcia od samolotów, innych przyjemności. Popatrzcie sobie, jak wygląda Battlefield w 2023 roku. Battlefield 5, lecimy! Tak wpadając po prostu na mapeczkę, po prostu ten feeling tej wojny jest absolutnie porywający, jest mega, naprawdę, mega epicki. Polecam każdemu naprawdę chociaż spróbować sobie zagrać Battlefielda i jeżeli traficie na mapę bez cheaterów, to naprawdę będzie się świetnie bawić. I ta grafika, moi drodzy, no popatrzcie tylko na to, jak to wszystko wygląda absolutnie przepięknie. No, gdzie przy tym jest gra nowa Battlefield 2042? No, jest gównem totalnym, jeżeli chodzi o grafikę. To wygląda naprawdę pięknie, tak to powinno wyglądać. Chyba nikt z was nie zgadnie, ale już czeka na nas mina, zaraz za chwileczkę będzie boom. Ale ciekawe mnie, jak to jest możliwe, że ja w ogóle wierzę na te miny. Jakim cudem w ogóle gość tam tą minę zostawia i żyje tyle czasu, że ta mina tam jest, że ona zaraz porozpłonie po jego śmierci i powinna znikać. O co tu chodzi? No wiadomo, teraz czekamy na samolot. Samolot wyjadę na rzecz. Co ci pomoże? Nie do wiary, oni podnoszą. I to, co naprawdę wyróżnia Battlefielda spośród wszystkich gierek, tak naprawdę, jakie są na rynku, to, że jest to wspaniały symulator biegania. Uwaga! Wróg przejął cel Bokstrot! Niech tu ślad! Nie traci miejsce! Solidne baty! Dobra, udało nam się zrobić pierwszego killa i czas wjechać czołgiem. Myślę, że sobie teraz zrobimy miliony killi po prostu czołgiem. Czołgiem będziemy na pewno OP. Niestety okazało się, że czołgi nie są łodziami podwodnymi i nie potrafią nurkować. Niestety. Niektórych wojna się skończyła. A to jest tak zwany bushing. Słynny bushing to chyba już był wynaleziony w Battlefieldzie 3 i kontynuowany przez kolejne Battlefieldy. Normalnie ten goleś wygląda jak żywy i to jeszcze przeciwnik do tego. Trzeba było mu dołożyć ostatecznie kuleczkę. Ale ogólnie naprawdę gameplay, to jak się strzela z broni, to jak to wszystko wygląda, to jak te bronie wyglądają, jak one działają, jak się poruszają, jak jest w ogóle ten hit rate po prostu, time to kill, no wszystko jest naprawdę zrobione mega dobrze w tej grze. Poskładam się! W końcu jestem najlepszym healerem na serwerze, więc muszę was leczyć. Ten moment, kiedy dostajesz, zdziała! No i moja ulubiona śmierć powraca. Śmierć Battlefieldowa. Samolocik. Na twoje rany! Będę pilotem! Będę pilotem! Lecimy! Nie za długo polatamy, ale troszkę polecimy. Sam feeling latania naprawdę jest też fenomenalny. Generalnie latanie jest fenomenalne, ale na pewno trafiasz na graczy, którzy grają tutaj naprawdę setki godzin, jak nie tysiące godzin i naprawdę wiedzą już, jak latać tym samolotem, więc bardzo szybko się spada z tego nieba. Trzeba było naprawdę ostro poćwiczyć, ale feeling latania jest absolutnie mega dobry. Trochę ustawień zmienić, żeby to szło dobrze, ale jest absolutnie bomba.
sumie w mało której grze może gość w ciebie wjechać czołgiem. Sniper tam! Na początku oczywiście chwilę zajmuje, żeby wejść i poczuć to wszystko, jak to działa, nie jak ten feeling broni jest, ale po chwili już naprawdę zaczynamy fajnie strzelać. Chyba się nie spodziewałeś drugiego gościa tutaj, ha, ha, ha. Na twoje rany! Jestem wdzięczna. No dobra, a co ja o tym wszystkim myślę? Myślę, że fajnie będzie, jak zginę zaraz od kolejnej miny z samochodem. Nie wiem dalej, jak oni to ze tymi miny zostawiają na tak długo. Ale powiem wam szczerze, że fajnie mi się gra w tą grę. No i naprawdę, gdyby nie to, że ten koleś tutaj cheatuje i nie to, że podejrzewam, że w każdej innej grze będzie pełno cheatów, to jest nieźle. W sensie naprawdę nieźle się ginie co chwilę. W sensie naprawdę, mimo tego, że cały czas się zabijamy samoloty, śmigłowce, czołgi i wszystko, co tylko sobie potraficie wyobrazić na wojnę, to feeling jest naprawdę dobry, gra się naprawdę dobrze. Jak pomyślicie sobie, że jesteście bezpieczni, bo schowaliście się za jakimś pięknym murkiem, no to przylatuje RPG. I żeby nie było, że tylko ginąłem na minach, no to oczywiście udało mi się nawet zabić samochodem jednego gościa. Po czym oczywiście wjechałem na minę. Bum! No i jestem słynny, niedojebany frajer. A ja wam dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Zostawcie subka, lajka, wspierajcie mały, nowy kanałek. Mam nadzieję, że wam się podobał materiał z Battlefielda. Bawcie się dobrze, trzymajcie się, do następnego. Przed nami pewnie dalej będziemy kontynuować World of Warcraft, coś tam z CS-a. Lecimy.